Witam Was bardzo serdecznie w następnym pięknym odcinku w tym letnim, sierpniowym dniu. Dzisiaj odpowiem na pytania. Pytania, które dostaję często od Was w wiadomościach prywatnych, w komentarzach, na Facebooku, na Instagramie, wszędzie gdzie się da. Wsypujecie je drzwiami, oknami, jak się nie da, to i przez komin jakieś zawsze wejdzie. A pytania te są różne, ale sprowadzają się do piłek. Dzisiaj postanowiłem Wam, żeby odpowiedzieć na resztę pytań, uświadomić Was, jakie piłki posiadam, trochę o nich poopowiadać. To nie będzie recenzja tych piłek, bo mam ich jednak trochę, więc to by trochę zajęło. Na każdą poświęcę może pół minuty. Krótko o niej opowiem, powiem Wam, czy mi się podoba, czy nie, czy jest warta grzechu, czy również nie. Tak, przechodzimy do tematu mojej kolekcji piłek do freestylu. Postawiłem na chronologię, zatem oto i pierwsza piłka w mojej kolekcji freestylerom, bardzo dobrze znana i w mojej kolekcji najważniejsza. Rok 2006, Mistrzostwa Świata Włochy, Francja, wielki finał. Ja wtedy byłem na wakacjach we Włoszech i finał oglądałem razem z Włochami, którym bardzo kibicowałem. No i dzień później taką oto piłkę dostałem od swojej babci, której nie widziałem wcześniej przez bardzo wiele lat. Piękna historia, piękniejsza o tyle, że w 2016 roku na finałach Mistrzostw Świata w Rutynie po raz pierwszy zagrałem nią poza domem. Po raz pierwszy w życiu zagrałem tą piłką wtedy tak na poważnie. No i właściwie, co tu dużo mówić, sentymentu masa. Dla mnie najważniejsza piłka w mojej kolekcji, Team Geist, rok 2006. No i co, macie recenzję na kanale, więc ja nie będę mówił za bardzo o jej specyfikacji. Sprawdźcie sobie odpowiedni filmik, a my przechodzimy dalej. Teraz piłka z recenzji jednej z pierwszych na tym kanale, dlatego nie ma za dużo co się przy niej trzymać. Monta Freestyler Shinji, rok 2011, mój początek przygody z freestylem. No i oczywiście, jakim byłbym freestylerem, gdyby Monta nie przewinęła się przez moje ręce? Chyba większość graczy właśnie z tamtego okresu posiadało taką oto czerwono-białą Montę. Ona jest wręcz prawie różowa, bardzo męska. Tak czy inaczej, Monta Freestyler recenzja, oczywiście na kanale nawet dwie recenzje, ponieważ były recenzowane na tym kanale dwie wersje tej piłki z dwóch różnych roczników wydania. No to co, przechodzimy dalej. Monta Freestyler, chyba nie trzeba za dużo o niej mówić. Dobra, teraz idę o zakład, że nie zgadniecie, co trzymam w ręku. Możecie napisać w komentarzach, daję Wam sekundę. Piszcie, piszcie, walcie śmiało, strzelajcie. Jak ktoś trafi, to stawiam mu pizzę, naprawdę. Pisać i nie ma edytowania. Nie ma edytowania. Nie. Dobra, widzę, że już masz. W takim razie 3, 2, 1. Tak, to jest piłka do football freestylu. Jedyny freestyler, jakiego widziałem grający tą piłką, to członek ekipy Airstyle Franek, Adrian Franz. Z 2011 roku. W 2012 roku, kiedy już tak trochę mocniej zacząłem się rozkręcać z freestylem i wchodzić w ten świat, bardzo lubiłem grać triki blokowe. No i taka piłka, jak mi wpadła w oko, to już nie mogła z niego wypaść. No i stała się moim takim obiektem pożądania. Poszukiwałem jej bardzo dużo czasu. Przeszperałem wiele stron w internecie. Ostatecznie trafiłem na nią gdzie? W zwykłym sklepie sportowym, Intersport czy coś w tym stylu. Kosztowało około 40-50 zł i mimo, że dzisiaj nią za bardzo nie gram, chociaż jest dobra nie tylko do street, ale właśnie do trików blokowych, to stanowi bardzo fajne uzupełnienie kolekcji. Spoko piłka, oczywiście to jest taki bieżnik, to jest piłka z bieżnikiem, czyli do bloków bardzo dobra, no ale co tu dużo o niej mówić, to nie jest świetna piłka do freestylu, raczej w ramach ciekawostki. Ja już czasami tak mam, że jak coś mi się spodoba, to po prostu rok, dwa lata, pięć lat, może mi to siedzieć w głowie, ale w końcu jakoś się do tego dorwę. No i na poszukiwania tej piłki poświęciłem pół roku. Pytanie, czy było warto. To jest mój najlepszy deal. To jest mój najlepszy deal piłkowy, no i już widzicie, Wawa Aba. Rok 2008, Puchar Narodów Afryki. Oni zawsze mają jakieś fajne, kolorystyczne wersje tych piłek na tak samo Puchar Konfederacji 2009, jaka ładna piłka, nie mam jej niestety. Ale tutaj Wawa Aba. No, umaszczenie naprawdę zacne. Zielony, żółty, czerwony, bardzo letnia piłka. Niestety mankament
gwóźdź w wentylu, bo oczywiście wentyl mi się zepsuł. Tak czy inaczej, piłka najcenniejsza w moich zbiorach, powiedziałbym na ten moment, bo trudno ją gdziekolwiek dostać. Naprawdę bardzo trudno ją w tej chwili gdziekolwiek zakupić. Poza tym za mniej niż 600 zł to już w ogóle. A ja ją kupiłem za złotych, uwaga, 200. Zakupiłem ją za 200 zł w czerwcu 2012 roku. To był mój prezent urodzinowy. I muszę przyznać, że naprawdę trafiłem wtedy perfekcyjnie, bo przyszła do mnie taka oto meczówka, bardzo kolekcjonerska, za niewielkie jak na piłkę meczową pieniądze. Przechodzimy dalej. Jak na osobę, która w młodości bardzo lubiła styl blokowy i zaczynałem z freestylem od Siana Garniera, tak jak mogło Urban Bola zabraknąć w mojej kolekcji? Przez wiele, wiele lat absolutnie niedostępna na polskim rynku. Nigdzie, nawet freestylerzy nie mieli tej piłki. Teraz oczywiście położyć na nią ręce to nie jest jakiś wielki problem, bo jest szeroko dostępna we Francji, można sobie zamawiać, czy nawet na Super Bowlu zakupić przez drugą osobę. Nic bardzo wymagającego, ale ile ja się kiedyś naszukałem, to moje. 2010 rok, Red Bull Street Style finały i piłka flag, czyli piłka Red Bull Street Style Monta. Najgorsza piłka Monta, jaka kiedykolwiek została wypuszczona na rynek. Flaczydło, koszmarne flaczydło, trudno ją w ogóle wyczuć przy graniu, a to jest taka jedna, no, z podstaw tego sportu, żeby jednak czuć, że czymś odbijamy, nawet jak napompujemy ją maksymalnie, dalej tej piłki na bucie nie czujemy. Teraz przyszła pora na meczówkę, z którą wiele osób mnie kojarzyło przez długi czas, ponieważ Brazuka to jest absolutny klasyk, jeśli chodzi o freestyle football. Rok 2014, Mistrzostwa Świata w Brazylii, no i mamy edycję z Ligi Europejskiej, pomarańczowo-czerwono-białą. Co ciekawe, to jest piłka, którą pokochał Luca Chiarvesio, czyli człowiek, który wykonał najtrudniejszy freestyle futbolowy trik na świecie. Macie w tej chwili go na ekranie, oczywiście chodzi o szlatwa, czyli pierwszy na świecie czterokołowiec został wykonany tą oto piłką. Ja nią grałem długo, bo na pewno ponad rok, absolutnie jej nie zmieniając. Piłka nadal bardzo dobra, o czym świadczy fakt, że chociażby Guzik, Robert Guzik do niej wrócił niedawno, widocznie darzy ją odpowiednim zaufaniem, ale także bracia Fagerli i tym podobne osoby, bardzo dużo osób grało tą oto piłką. Brazuka, absolutny konkret na freestyle'owym rynku, recenzja na kanale. Jak już mówiłem, piłki to jest spory wydatek, dlatego często wykorzystywałem okazje typu urodziny lub dzień dziecka lub wigilia, żeby dostać prezent, piłkę jako prezent, bo piłka to jest zawsze dobry prezent. Tak się zdarzyło rok temu, w 2017 roku, dostałem taką oto piłkę Control od 4 Freestyle. Pierwsza w historii piłka przeznaczona do football freestyle'u, wzorowana na piłkach meczowych. Recenzję macie na kanale, więc jej temat leci na bok. Często, kiedy ma się piłki meczowe, robi się tak, że nie trzyma się ich oczywiście przez całe życie, tylko sprzedaje, kupuje w ich miejsce inne meczówki, no i tak to się wszystko kręci. Jedną droższą sprzedajecie, macie pieniądze na dwie trochę tańsze, które z czasem oczywiście zyskują trochę na swojej wartości. Tak to się kręci. No i ja kiedyś miałem piłkę BG, którą sprzedałem i dopłaciłem jeszcze za używanego Team Geista czerwonego. To jest piłka w świecie freestylu legendarna. Trudno tutaj nie wymienić kilku nazwisk, jak Szymo, jak Roko, którzy grali tym oto czerwonym Team Geistem. W moje ręce również chciałem, żeby taki oto wpadł. No i całkiem dobrą transakcję przeprowadziłem, no i wszedłem w jego posiadanie. Dobry zakup, piłka Team Geist to jest właściwie zawsze dobra decyzja, więc przechodzimy dalej. Kolejna piłka, którą zakupiłem, jest to Kafusa. Recenzję jeszcze nie zrobiłem. Jeśli chcecie, oczywiście piszcie w komentarzach, jeśli jakakolwiek z piłek, które Wam dzisiaj pokażę, wpadła Wam w oko i chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o niej, piszcie, może zrobimy odpowiednią recenzję. Po prostu napiszcie, która piłka najbardziej przyciągnęła Waszą uwagę. Kafusa, jedna również z lepszych meczówek dla freestylerów. Ta tutaj jest o tyle ciekawa, że jest z tej rzadszej wersji. To jest z Euro dla... Euro w Szwecji, co? Już...
Tak, kobiece Euro 2013 w Szwecji. No i również takie szwedzkie barwy, żółty, niebieskie, oczywiście nam się od razu kojarzy. Bardzo dobra piłka. No i co? Co tu dużo o niej mówić? Przechodzimy dalej. Tę piłkę już recenzowałem. Jedna z najrzadszych, dlatego że bardzo trudno ją dostać. I to była też taka konkluzja z tamtego filmu, w którym ją recenzowałem. Poprosiłem wtedy Yoshiego o to, żeby mi taką przywiózł na Super Bowl i na Super Bowlu taką piłkę sobie kupiłem. Ta Hikara, naprawdę bardzo dobra piłka, jedna z na pewno z ciekawszych w mojej całej kolekcji piłek. No i coś bardzo aktualnego, dwie piłki, które mam od niedawna, dlatego że trafiłem na dobrą okazję. Jedna to Krasava, jak widzicie bardzo dobry stan, prosiliście mnie o jej recenzję, jeśli podtrzymujecie swoją prośbę, piszcie w komentarzach. A druga to jej trochę taki braciszek, troszkę starszy, Telstar. Te piłki bardzo podobne moim zdaniem, jednak różnią się budową, no ale dzieli je tylko rok. Telstar oraz Krasava, Krasava po lewej, oczywiście ta czerwona, no i Telstar, tutaj piłka z Mistrzostw Świata 2018, które już oczywiście za nami. Była monta klasyczna, jest i monta mniej klasyczna, czyli monta na rok 2018. Recenzję tej piłki ujrzycie niedługo, oczywiście jeśli chcecie szybko, piszcie w komentarzach. Wstępne moje słowo, no trochę się pozmieniało. Tak mi się wydaje, że trochę się pozmieniało. Dobra, lecimy dalej. Ale mówicie, dej mi jakiś konkret. Dej mi jakiś konkret, Michał. No i ja ten konkret wam daję w tej chwili. Piłka TeamGeist 2. 2009 rok, zawsze ustawiałem ją w FIFA 08 lub chyba 09 jako tę piłkę podstawową, dlatego że zawsze mi się podobała. Nie sądziłem, że kiedykolwiek wejdzie w moje posiadanie, ale jak widać, różne rzeczy w życiu się dzieją. Kupiłem ją oczywiście za o wiele mniej niż powinienem na nią wydać. Ze względu na jej stan. A stan jest kiepski, ponieważ ma, co ma, zmarszczki. Jakaś mucha. No i na sam koniec. Na samiutki koniec moja ulubiona, najlepsza piłka do freestylu, którą teraz gram i na którą wybuliłem takie pieniądze. Warto było. Absolutnie było warto. Piłka marzenie dla każdego freestylera. Adidas Finale 8. Adidas Finale 8. Obok piłki Paris, obok złotego TeamGeista, obok Adidas Finale Moscow. Chyba najlepsza piłka do freestylu i zgodzi się ze mną wielu graczy. No Adidas Finale 8, no to mówi samo za siebie. Najlepsza piłka, jaką kiedykolwiek miałem przyjemność grać. Jednak szło to oczywiście w parze z bardzo wysoką ceną, ale w tym celu sprzedałem chyba 3 lub 4 inne meczówki, jakie miałem, żeby troszkę na nią uzbierać. Tak czy inaczej, aktualnie grywam właśnie Adidas Finale 8 i bardzo ją sobie chwalę. No i na tym zakończymy ten materiał. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, jakie wyzwanie byście mi wymyślili z tymi wszystkimi piłkami, bo jest ich tutaj łącznie na pewno ponad 10, myślę, że do około 14, więc można byłoby wymyślić jakieś fajne wyzwanie. Piszcie wszystkie najbardziej dzikie pomysły, tylko nie przesadzajcie, dzikie pomysły w komentarzach. Dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, jak już wspominałem. To były wszystkie moje piłki, jeśli chcecie jakąś recenzję, oczywiście zaznaczcie to odpowiednim tam ciągiem liter i tym podobnych morfemów. Dobra, żegnam się z wami, cześć.